Marty! To ja. Słyszałem, że chcesz podjąć odpowiednie środki mające na celu uwolnienie się z zamknięcia. Czekaj, jeszcze raz? To znaczy? Chcesz zjać? No tak, chciałbym. No to witaj w szeregach załogi wolności, czarno-biały przyjacielu. Mam zamiar ci pomóc. Musisz tylko robić to, co ci będę mówił. I najważniejsze, nie wpadaj w panikę. Mam tylko jedno pytanko. Skoro mamy się stąd wyrwać tak, żeby się nikt nie zorientował, czemu tak krzyczysz? Bardzo dobre pytanie, pasiasty. Zaraz wprowadzę cię w szczegóły. Sytuacja jest taka. Całe zoo jest podzielone na różne tereny i pozamykane bramami. Klucz z właściwym symbolem otworzy odpowiednią bramę. Użyj kluczy przy terminalu, żeby otwierać bramy. Pierwsza brama wjedzie na teren strusi. Klucz do terenu strusi jest w budce pośredniej. Żeby się tam dostać, będziesz musiał się czołgać. Jeszcze nie potrafisz się czołgać, ale zaraz to zmienimy. Trzech moich agentów przemyciło karty mocy. Dostaniesz karty w odpowiedniej kolejności. Kiedy zbierzesz już trzy, zyskasz nową zdolność, jaką jest czołganie się. Dobra, chodź do Darnella, pierwszego agenta. Kowalski, to teraz będę musiał wykonać moją sztuczkę? Darnell już od kilku dni trzyma w żołądku kartę mocy. Twoje zadanie polega na wydobyciu jej. Musisz zdobyć tę kartę i dwie pozostałe, żeby zdobyć kolejną umiejętność. Jesteś pewien, że karta wyleci mu z paszczy, tak? Miejmy nadzieję, Marty. Dobra, zaczyna się. Dobra robota. Teraz zdobądź kartę z pozostałych agentów. Idź porozmawiać z agentami. Z wielbłądem i nosorożcem. Tak! Można się wyżyć! Cześć, Nick. Kapitan mówi, że coś dla mnie masz. To jak? To prawda. Mam tu coś dla ciebie. Zamieniam się w słuch. Strażnicy cię nie zobaczą, jeśli będziesz omijał światła. Warto wiedzieć. Dzięki. Czyli, że uciekasz w dzicz, tak? Zgadza się. Zamieniam się w słuch. Strażnicy cię nie zobaczą, jeśli będziesz omijał. Dobrze. Masz teraz drugą kartę mocy. A teraz kopnij bramę, żebyśmy mogli dostać się do nosorożca. Ładny kop. Uważaj, przed nami strażnicy blokujący drogę. Unikaj świateł ich latarek. Zajdź ich od tyłu i sprzedaj im kopa. No chodź, Marty! No chodź! Słuchaj, szukam... wszystko gra? Tak, stary. Wszystko gra, naprawdę. Tylko wiesz, mam ten róg i muszę szarżować. To silniejsze ode mnie. Ale to nie jest tak, że chcę komuś zrobić krzywdę. To się nazywa instynkt. Wiesz, nie mam specjalnie wyboru. Taki zew natury. To dla mnie zbyt skomplikowane. Ale nie ma sprawy. Wiem, po co przyszedłeś. Chcesz kartę mocy? Proszę uprzejmie.
teraz możesz się czołgać. Możesz iść na spotkanie ze swoim przyjacielem, pingwinem. Przeczołgaj się przez dziurę. Niesamowite. Skoro już masz klucz, biegnij szybko za mną do żółtej bramy. Następny klucz znajdziesz na terenie ptaków. Możesz się tam dostać, przeczołgując się przez tunel po drugiej stronie tego placu. Tam się spotkamy. Uwaga! Się wyżyć. Uważaj, pasiasty, uważaj. Marty. A teraz za mną, na teren ptaku. Można się wyżyć! To się bawi tyczkami, co? Znowu te dzieciaki? Powinienem wrócić na stanowisko. Nie, może tu jeszcze postawię. Co to za wrzawa? To dźwiękowa tyczka robi taki hałas, czy co? Go!
Można się wyżyć! Gol! Nie wiem, czy wiesz, ale możesz się czołgać pod płotem. Wtedy strażnicy nie będą mogli cię zobaczyć. Będę po drugiej stronie klatki na ptaki. Ostrożnie, mały. Uwaga! Nic nie mów. Ja to wszystko wiem. Co wiesz? Bardzo śmieszne. Tak, mój nos rzeczywiście jest olbrzymi. I jest mi z tego powodu źle w życiu. To choroba, która dotknęła cały mój gatunek i nie chcę ustąpić. Ale zobaczysz. Zrobię sobie operację plastyczną i będziesz mi wtedy zazdrościł. Uspokój się, kolego. Nie mam nic do twojego nosa. Chcę tylko jakoś uciec przed tymi strażnikami. No, skoro nie przybyłeś tu celem uprzykrzania mi życia, to mogę zdradzić ci sekret. Jeśli kopniesz te tyczki, uruchomisz dźwięki safari. Strażnicy usłyszą dźwięki i odwrócisz ich uwagę. Kopnij tyczki. Co ty wyraz... Nie zrażaj się tym, Marty. Nie będą nas tu trzymać wiecznie. Uważaj, pasiasty, uważaj! Mam cię! Jeśli strażnicy cię zauważą, nigdy nie uciekniesz z zoo. Miej się na baczności i uważaj na przyszłość. A masz! Ostrożnie, mały. Uwaga! Hej, co tam się wyrabia? Powinienem wrócić na stanowisko. Nie, może tu jeszcze postoję. Auć! Jeśli chcesz się dostać na teren małp, potrzebna nam będzie kolejna karta klucz. Tamten woźny zdaje się ją mieć przy sobie. Trzeba go będzie przekonać z kopyta, żeby oddał.
Można się wyżyć! Gol! Idziemy na teren małp. Oto teren małp. Nie pachnie tu zbyt pięknie, prawda? Uważaj, pasiasty, uważaj! Przejdźmy teraz szybko do rury przy sklepie z gadżetami. Na drodze stoi nam dwóch strażników. Z tamtej strony widzę wózek. Użyj go, żeby zneutralizować naszego przeciwnika. Och tak! Można się wyżyć! Ostrożnie, mały! Gol! Kocham tę grę! Można się wyżyć! Gol! Uwaga! Hello!
Uważaj, Basia, uważaj! Tam, gdzie masz zamiar pójść, jest bardzo niebezpiecznie. O czym ty do mnie mówisz? To łowca zoo. Wariat, który pracuje na nocną zmianę. Kiedy już wszyscy grzecznie śpią, on robi sobie jakieś fortyfikacje przy głównej bramie i wczuwa się w rolę. I uważaj na jego środki uspokajające. Lepiej mu się nie pokazuj, no chyba, że masz ochotę na sen. Dobra, dzięki stary. Wiesz, mam dla ciebie radę. Jeśli chcesz się pozbyć tego strażnika, będziesz musiał uaktywnić wszystkie tyczki dźwiękowe. Zacznij od tej najbliżej niego, ale będzie niezła zabawa. A masz! Diabła działa. To dźwiękowa tyczka robi taki hałas, czy co? Hej, co tam się wyrabia? Powinienem wrócić na stanowisko. Nie, może tu jeszcze postawię. Nie mam pojęcia, jak to ustrojstwo wyłączyć. Że niby co, ja jestem jakiś inżynier, czy co? To dźwiękowa tyczka robi taki hałas, czy co? Ej, co tam się wyrabia? Powinienem wrócić na stanowisko. Nie, może tu jeszcze... Ostrożnie, mały. Uwaga! Gol! A ma!
Uważaj, pajacy, uważaj! Ej! A co ze mną? Nie mogę tak sobie odlecieć! Te balony są za małe! Tu się musimy pożegnać, amigo. Smutno mi cię tak zostawiać, ale wiesz... To właśnie jest wojna. Powiedz chociaż, jak się stąd wydostać? Woźny przy głównej bramie na pewno będzie miał klucz. Przejdź bramą, a tam... Ech, wolność! Nareszcie słodka wolność! Do zobaczenia po drugiej stronie! Jak się wydostałeś? Ile razy powtarzałem im, żeby wzmocnili ochronę w zoo? Ale nie, mamy skromny budżet. Zająć pozycję. Już po tobie, Zebro. Nie wiem, jakim cudem udało ci się zajść tak daleko. Ale to koniec wycieczki. Lepiej uważajcie! Nie jestem taką miłą zebrą, jaką pokazują w telewizji! Ja! Można się wyżyć! O Jezu! Myślisz, że ci tak po prostu odpuszczę? O!